Stary dziad jest. Bicie prądem jest. Podwajanie damage'u jednym ruchem jest. Szybki jak błyskawica. Jest. I teraz pewnie pojawia się pytanie, no ale ile ten build kosztuje, czy jest drogi? Być może znacie mnie już na tyle, żeby wiedzieć, że ja nie lubię wydawać dużej ilości waluty na buildy, bo za dużej ilości pieniędzy to każdy build jest dobry. W związku z czym odpowiadam, oczywiście, że ten build jest tani. Przygotowałem tutaj nawet takie specjalne zestawienie, gdzie możemy sobie obejrzeć, ile dokładnie kosztuje każda część. Jak widzicie, trochę tego jest, przygotowałem się dość konkretnie i możemy sobie powoli przejść przez wszystkie te przedmioty i powiedzieć wam, czego tak naprawdę nie potrzeba w tym buildzie, żeby po prostu zaczął on działać, żeby już wygodnie czyścił te mapy 16. Militant Fate z Dominusem 80C. Czapka plus 1 Power Charge, znalazłem ją na ziemi, natomiast można kupić taką na rynku za 100C. Cluster, którego prawie nikt nie używa, 60C. Jedyny charm, który tak naprawdę jest wymagany w tym buildzie, to taki, który daje nam flat critical strike chance na maksimum power charge'ach, kupiony za 9C. Byle jaki void battery, tutaj akurat mamy 20, więc powinna być trochę droższa, ale normalnie możemy kupić nawet za 1C. Incandescent Heart, 6-linka gotowego skoruptowanego kupiłem za 1 divina. Tarcza z wbudowanym już reduced extra damage from critical strikes, chcemy stakować critical strike reduced, ale o tym później. 13C. Jeden z najdroższych itemów w buildzie, czyli pierścień za jednego divina. Interesuje nas tutaj tylko kilka statystyk. Średnie klastry. Zrobiłem je praktycznie sam, nie mam pojęcia ile kosztują, pewnie nic. Rękawiczki, moje stare rękawiczki w zasadzie. Obecnie są takie za jednego divina, natomiast sam je krafciłem również. Pasek z gotowym koraptem, 40 chaosów. Ralakesze byle jakie, 18 chaosów. Taste of Hate, nic. I jak widzicie, mamy tutaj sumę. Podstawowy build kosztuje 3 divine oraz 371 chaosów, czyli około 1,5 divine, czyli około 4,5 divine. Zaokrąglimy, niech to będzie 5 divine, żeby wygodnie czyścić mapy 16. Oczywiście, tak jak widzieliście na filmie, ja posiadam już taki pierścień, za który zapłaciłem 230 divine, natomiast te power charge, dodatkowe power charge, których obecnie mam 14, to jest taki trochę bardziej przywilej, bo przy 12 power charge'ach już tak naprawdę robimy wszystko. I po prostu dokładam sobie tym dodatkową obronę i dodatkowy damage. Kalandra oczywiście, bo jest dużo tańsza niż 230 divine'ów, a odzwierciedla tego samego ringa, w związku z czym mam dwa takie ringi. I teraz przedmioty, które ja posiadam.
nawet nieskoruptowany Void, taka sama czapka, taki sam amulet, Malakai Loop też z criticalem. Klata, ja już mam, udało mi się kupić taką z podwójnym koruptem, natomiast jeżeli macie wybierać, czy chcecie plus 2 do duration gemów, tudzież plus 2 do AOE gemów, a extra critical damage'em, to gorąco polecam jednak najpierw kupić Reduced Extra Critical Damage'em, bo po prostu dużo, dużo więcej obrony nam tutaj, szczególnie na tej lidze, gdzie stakowanie niebieskiego juice'u na mapach po prostu podnosi Critical Multiplier mobów pod sufit i po prostu granie bez antykrytów na tej lidze jest takim trochę samobójstwem. A antykryte mamy generalnie 100%, bo tutaj mamy 50, tutaj mamy 20 i w drzewku jeszcze posiadamy kolejne 30. 30? 30. Buty mam takie same. Rękawiczki mam też takie same, natomiast nowe. Generalnie te rękawiczki to jest core naszego buildu. Co chcemy na rękawiczkach, to koniecznie chcemy dexterity, bo nam go będzie brakować. No i rezystancje, dwie dodatkowe. Natomiast z rezystancjami to jest trochę tak, że jak odpalimy wszystkie flaszki, to mamy ich po 200, więc też stakowanie jakoś bardzo tych rezystancji nie jest jakieś turbo ważne. I tutaj możemy przejść płynnie do czarmów, ponieważ ja na czarmie mam rezystancje, które są, again, totalnie niepotrzebne. Tak samo jak ten damage. Tutaj mam właśnie tego kryta i oczywiście manę as extra energy shield, żeby po prostu stakować jednak trochę tego energy shielda. Tylko mówię, to są rzeczy, które na początku na 16 są niepotrzebne. To są wszystko rzeczy, które ja potrzebuję, żeby robić takie turbo juicy 16 z abysami, z sextantami i ze wszystkim innym. Flaszka na exploda, oczywiście tylko dla mojej wygody, wcale jej tutaj nie musi być. I teraz, żeby pokazać, to zrobimy sobie jakąś taką byle jaką 16, natomiast zdejmę wszystko co mogę, czyli pierścień, pasek, nie pasek, tylko flaszkę. Nie wiem, That Which Was Taken mam, akurat zakupiłem go bardzo dobrego za 25 divinów, natomiast again, jedyne co tutaj tak naprawdę jest ważne, to jest ten Instant Leech. Instant Leech jest potrzebny, jeżeli go nie mamy na tym jewelu, to po prostu bierzemy go podczas levelingu tutaj. Bierzemy tutaj i bierzemy sobie maserkę 10% Instant Leech, a potem po prostu respekujemy te 4 punkty i wkładamy That Which Was Taken. Więc teraz pójdziemy nawet bez Instant Leecha, będzie nam troszeczkę trudniej, ale myślę, że spokojnie damy radę. Oczywiście możemy też zdjąć wszelkie jewele z Increased Multiplier Damage, jakieś pierdoły typu klastry, nie chce mi się chyba respekować nawet. O, możemy się nawet zrespekować, proszę bardzo. Klastry są też, nazwijmy to przywilejem, bo tu jest po prostu damage, damage i damage na single targecie. Tego też wyjmiemy? Pewnie, że tak. Tu będzie nam bardzo ciężko, bo generalnie po pierwsze, że nie mamy licza w tym momencie w ogóle. A po drugie Thunderstack to jest pasywka, która odpycha od nas wrogów, co generalnie bardzo, bardzo ułatwia czyszczenie map. I nawet na potrzeby filmu weźmiemy to tak jak powiedziałem. Nie mamy jeszcze klastrów, jesteśmy na low levelu, nieważne co respekujemy tak naprawdę. Jeszcze będziemy mieć mniej ESAO, jesteśmy na levelingu. Aha, nie możemy odjąć pasywki, bo wtedy nam brakuje siły stąd. Także tego akurat nie mogę odjąć. Możemy odjąć ESA stąd. Jesteśmy na levelingu, nie mamy jeszcze That Which Was Taken, bierzemy licza stąd. Boom. I idziemy na byle jaką mapę 16. Nie wiem czy coś jeszcze mogę. Mogę wymienić tą klatę na dużo słabszą. No i wjeżdżamy na mapę i ją czyścimy. Nawet udało nam się uzbierać całkiem sporo juice'u, jak na losowe bieganie po lesie na szybko. I jeśli mamy problemy na mapie, widzimy, że troszeczkę za wolno zabijamy, to po prostu podmieniamy skilla na Penance Branda, który bije dwa razy mocniej i lecimy dalej.
Także jak widzicie, zrobienie byle jakiej mapki lekko dokopczonej nawet dało nam dwa divine'y, nie posiadając ringów, nie mając 15 punktów rozdawanych, bez klasterów na słabej klacie, bez plus 2, bez explode'a itd., itd. Więc build jak najbardziej nadaje się do czyszczenia mapek 16, a nawet dość solidnie zbufowanych mapek juice'em z lasu. I myślę, że generalnie to by było na tyle. Jeżeli chcecie wiedzieć jakieś szczegóły, to oczywiście zachęcam do zostawienia pytań w komentarzach. A, jeszcze jedno. Ten cały set oczywiście jest mi niepotrzebny, w związku z czym macie możliwość jego zakupu za jednego chaosa. Oczywiście, żeby wziąć udział w losowaniu, poproszę o subskrypcję, lajka i zostawienie wiadomości w komentarzu, która mówi: dawaj te itemy. To tyle.